godzinach. Dzisiaj pokażę Wam, jak zainstalować update paczki Madzi, modne obcasy, ponieważ część z Was ma z tym jakieś problemy. Zatem co trzeba zrobić? Musimy wejść do internetu, wchodzimy na link do playlisty Madzi filmu Minecraft na modnych obcasach. Wchodzimy na ostatni możliwy filmik Madzi i zjeżdżamy sobie w dół i tutaj klikamy na pokaż więcej w opisie pod filmikiem. No i tutaj mamy wszystkie mody wymienione i tak dalej, twórcę paczki, link do paczki. Link do paczki to jest link do tej pierwszej paczki jeszcze nie zupdate'owanej, więc ten nas nie interesuje. I tutaj jest link do update paczki. To nas bardzo interesuje. Klikamy na którykolwiek z tych linków i stąd pobieramy paczkę. I teraz tak, jeżeli jesteś osobą, która jeszcze nie pobierała tutaj paczki Madzi tej pierwszej, że tak powiem, no to wystarczy, że pobierzesz z któregoś linku update paczki i wtedy instalujesz ją dokładnie tak samo, jak pokazuję w filmiku. Tutaj właśnie też jest ten filmik, jak pokazuję w filmiku, jak zainstalować tę paczkę. Także jeżeli nie grałeś, grałaś na tych modach jeszcze na tej paczce, no to po prostu pobierasz update paczki i resztę już wykonujesz według tego filmiku. Także nie ma już problemu z tym, jak to zainstalować, jeżeli już się grało na paczce. Ok, czyli przechodzimy teraz do tych osób, które już grały na paczce. Zatem pobieracie z linku któregokolwiek z tych trzech update paczki. No i co robimy dalej? Ja już też pobrałam, mam tutaj. No i teraz tak, jako że grałam już na paczce, to znaczy ja osobiście jeszcze nie grałam na tej paczce, ale dla potrzeb filmiku weszłam sobie na tę paczkę i ją tam uruchamiałam i tak dalej. Także mam save. Także co robimy? Tutaj w folderze roaming, czyli app data przez roaming, mam folder .minecraft z tą właśnie pierwotną paczką, na której właśnie sobie uruchomiłam jakiś świat. No i co robię? Wchodzę do tego folderu .minecraft, wchodzę do folderu saves, tutaj savest jest napisane, i stąd wyciągam na pulpit mój właśnie save, na którym sobie grałam. Czyli tutaj miałam Ania 1, taki save miałam. Teraz to jest cały czas ta stara, ta pierwotna paczka. Teraz ten .minecraft folder, po prostu go wyrzucam. Albo go wyrzucam w ogóle tak, żeby go nie było, albo go też na przykład sobie wyciągam tutaj na pulpit, żeby mi nie przeszkadzał. Tak, żebym w folderze roaming nie miała, app data przez roaming nie miała tego folderu z paczką tą pierwotną. No i teraz co robimy? Otwieramy za pomocą prawego przycisku myszy i otwórz za pomocą archiwizera, jaki mamy. Otwieramy tę pobraną paczkę z update'em i tutaj mamy znowu folder .minecraft. Ten folder .minecraft wrzucamy sobie tutaj do app data przez roaming. Tak po prostu przeciągamy i wrzucamy. Czekamy, aż nam się tutaj przerzuci, to chwilę potrwa, bo to jest jednak spora paczka. Także musimy chwilę poczekać. Przypominam, że cały czas mówię jakby do tych osób, które już grały na tej paczce pierwotnej z pierwszego odcinka modnych obcasów. Z pierwszego i drugiego odcinka, bo w trzecim odcinku już jest właśnie ta zupdate'owana paczka Madzi. Także jeszcze moment, o już jest 98%, przerzucił nam się tutaj ten folder .minecraft do naszego app data przez roaming, zatem to już zamykamy, to gdzieś tutaj sobie odstawiamy, żeby nam nie przeszkadzało. Tutaj mamy ten save, na którym graliśmy już sobie, dopóki nie było zupdate'owanej paczki. No i co robimy z tym save'em? Wchodzimy tutaj do folderu .minecraft,
wchodzimy do folderu Saves i przerzucamy ten folder do folderu Saves. Także mamy go tutaj. Zamykamy, no i wchodzimy do Minecrafta, żeby zobaczyć, czy to wszystko działa. OK. Tu oczywiście się musimy zalogować. OK, zalogowaliśmy się. Mamy wybrany profil z Forge'em, bo innego nie ma, także nie musimy szukać nic. Klikamy Edit Profile i tutaj według tego, co jest w filmiku dotyczącym instalacji paczki w ogóle tej pierwotnej, sobie tutaj sprawdzamy, czy mamy odpowiednią jawę. No ja tutaj mam nieodpowiednią, zatem tak jak mówią w tamtym filmiku, i kto nie wie, niech sobie obejrzy. Klikam tutaj, żeby była jawa 7. Tutaj ważne to jest, żeby zostawić tego ptaszka tutaj. No i też sobie zwiększę ilość dostępnego RAMu, ponieważ ja mogę sobie zwiększyć nawet do 4 giga. No i tutaj sobie klikamy Save. No i wchodzimy do gry. No i tak jak mówiłam, jeżeli ktoś nie grał w ogóle na tej paczce, no to postępuje według tamtego filmiku, a jak ktoś grał, to właśnie tutaj chodzi właśnie o to, żeby save mieć ten swój, na którym się grało. No czekamy, aż się uruchomi, to jest jednak tam troszeczkę sporo modów, więc troszeczkę sporo, trochę jest tych modów, więc to trwa zawsze chwilę, zanim się uruchomi. Czekamy i czekamy. Przypominam, że paczka w dalszym ciągu, pomimo update'u, wymaga jawy 7, więc jeżeli nie wiecie, o co mi chodziło z tym tam zmienianiem na jawę 7, to spójrzcie do tego filmiku poprzedniego, w którym instaluję paczkę. No i tutaj właśnie mamy wszystkie mody wymienione, które są. Tutaj parę sztuk doszło. Parę sztuk zostało bardziej uruchomionych. OK, wchodzimy w single player, no i tutaj mamy właśnie ten nasz save, na którym już graliśmy. Zatem klikamy na niego i gramy na wybranym świecie. No i w zasadzie nic tam się tutaj nie powinno zmienić ze światem, ewentualnie mapa może nam nie pokazywać wszystkich naszych waypointów, które mieliśmy do tej pory, także zapiszcie sobie waypointy, jakie mieliście gdzieś tam na kartce, żeby móc na nie trafić. OK, cóż my tutaj mamy? Klikamy E jak ekwipunek. Opcje mam takie, jakie miałam. Okay. Jestem na Creative, prawda, bo sobie latałam, żeby szybko otworzyć jakąś ilość świata. Także co jeszcze? Jeżeli chodzi o mapę, to możemy sobie wyłączyć w options te właśnie potworki, żeby nam się nie pokazywały. OK. No i już tutaj widzimy, że tutaj jest ten stateczek, na którym Madzia w pierwszym czy w drugim odcinku walczyła ze stworkiem. No i no właśnie przez to, że jest update, to nie widać reszty mapy, która już została odkryta, także trzeba sobie to albo odkryć na nowo, albo się tym nie zajmować. Zamykamy. No i teraz sobie polecimy. OK, ten stateczek jest gdzieś tutaj. O, już go widać nawet. Także tutaj jakby się nic nie zmieniło od czasu tej pierwotnej paczki. Jest ten stateczek, tutaj jest spawner, ponieważ jestem na Creative, więc mi się nie spawnuje ten stworek, ale on, gdy się nie jest na Creative, to się spawnuje. No i tutaj, jak widzicie, może odkryję troszeczkę mapy, żebyście zobaczyli, że tutaj nic się nie zmieniło. Ale jak z kolei pojedziemy w miejsca, gdzie nas jeszcze nie było, czyli na przykład gdzieś tutaj, czyli teraz sobie zawrócę i żeby nie przeciągać, to za moment do Was wrócę. OK, poleciałam gdzieś, gdzie mnie jeszcze nie było na tym świecie. No i mam tutaj stateczek jakiś i jak zrobimy
większą mapę, to widzimy, że tutaj już jest na przykład wieża. Tutaj, jako że ja latam, to tak szybko się nie generują te wszystkie rzeczy. Zatem czasami też macie pytania, dlaczego jak zmieniliście tę paczkę, to nie generują wam się różne rzeczy, właśnie wieże, czy inne stateczki, czy jakieś tam dungeony i tak dalej. Po prostu one się generują, jak się powoli to wszystko, ten świat zwiedza, a jak z kolei lata się w kółko, no to niestety one nie mają czasu na to, żeby się wygenerować, ale generują się i po prostu jeżeli się da trochę czasu tej mapie, to się wszystko ładnie wygeneruje i to jeszcze w takich samych właśnie miejscach, jak generuje się u Madzi na jej filmikach. Także wszystko tutaj będziecie mieli zgodnie z tym, co ma Madzia. Także jak widzicie, mod na przykład Battle Towers działa, bo się wygenerowała chociażby jedna wieża, ale oj, tak jak mówię, o, tutaj już mamy jakieś kolejne rzeczy, które się wygenerowały i one się właśnie generują dokładnie tak samo jak u Madzi. Także wszystko działa, jak zmienicie sobie swój save z tamtej starej paczki, że tak powiem, na ten save do nowej paczki wrzucicie, to wszystko będziecie mieli swoje, wszystko to, co stworzyliście do tej pory i nowe rzeczy będą się wam generowały w tym samym miejscu, co generują się Madzi na jej filmikach. Także ta góra piratów też gdzieś tam jest, aczkolwiek nie doszłam jeszcze do tego, gdzie to było. Okej, czyli jak widzicie, wszystko działa, to ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie chcecie poradniki, oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Także tymczasem trzymajcie się, pa, pa.